W dzisiejszym wydaniu AVIT News nowe monitory Sharpnex z serii LA Mind Mics przez słuchawki do serca, Haneke Faber, nowym CEO Logitech, Simple AV dystrybutorem Awonic LED 3D na Florydzie, Tableau E Paper PPDS. Roomkit EQX Cisco, Zoom AI Companion, robot z tytułem profesorskim. To już 65. wydanie AVIT News. Zostańcie z nami. Sharpnex Display Solutions Europe wprowadza na rynek nowe monitory z serii Sharp LA w rozmiarach 65 cali, 75 cali i 86 cali. Interaktywne monitory są częścią szerszej rodziny monitorów, w tym monitorów z serii Sharp LB Business i Sharp LC Series Classroom. Dzięki wszechstronnemu zestawieniu funkcji seria LA. Advanced idealnie nadaje się dla firm z takich branż jak motoryzacja, finanse, rząd, konsulting, obrona, energetyka i użyteczność publiczna. Modele współpracy Sharp serii LA zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa IT jednocześnie promując produktywność w scenariuszach spotkań hybrydowych. Gniazdo Intel SDM rozszerza możliwość personalizacji wyświetlacza i umożliwia bezproblemową integrację z korporacyjnymi systemami informatycznymi. Korzystając z opcjonalnego komputera w standardzie SDM, użytkownicy korzystają z fabrycznie zainstalowanych funkcji, takich jak nowy program Sharp Metic Launcher, zapewniający szybki dostęp do preferowanych aplikacji i platform VC, Oprogramowanie do współpracy z tablicą Flat Frog Board oraz Air Server do bezprzewodowego udostępniania ekranu. Ponadto użytkownicy mogą bezpiecznie podłączać własne notebooki przez USB-C, aby uzyskać maksymalną wszechstronność podczas spotkań hybrydowych i spontanicznych interakcji zespołowych. Interaktywne wyświetlacze imponują wysoką jasnością, panelem o wysokim zamgleniu i wysokiej jakości powłoką szklaną które zapewniają optymalną czytelność treści nawet w dobrze oświetlonych salach konferencyjnych, bez rozpraszających odbić od blasków oraz odcisków palców. Wyjątkowe naturalne pisanie pen on paper i zaawansowane funkcje interaktywne, takie jak Windows Ink, palm rejection i rozróżnianie siły nacisku, zapewniane są przez zintegrowany system dotykowy Premium Flat Frog in Glass M5. Co więcej, seria LA została zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom zmniejszyć zużycie energii i pracować z wyświetlaczami w sposób bardziej zrównoważony. Oszczędność energii można osiągnąć dzięki wbudowanym czujnikom ekologicznym, takim jak czujnik ruchu, który wyłącza wyświetlacze, gdy ludzie wychodzą z pomieszczenia. Ponadto czujnik jasności automatycznie kontroluje jasność wyświetlacza w odniesieniu do bieżącego użytkowania i jasności zewnętrznej. Lokalne przyciemnianie przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii. Przez podświetlenie średnio o 25%. Jesteśmy dumni, że w końcu możemy uzupełnić nasze istniejące portfolio monitorów do współpracy o tę nową, najnowocześniejszą serię monitorów interaktywnych serię Sharp LA powiedziała kierownik sekcji Product Management Collaboration Technologies w Sharp, Next Display Solutions Europe Daniela Daxheimer. Zaprojektowana z myślą o segmentach high-end Seria LA. Doskonale łączy najnowocześniejszą technologię z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, oferując użytkownikom niezrównany wybór i elastyczność w ich salach konferencyjnych i jeszcze bardziej ułatwiając zużywanie mniejszej ilości energii podczas pracy z wyświetlaczami. Założycielka i dyrektor generalna firmy MindMikes, dr Anna Darnacka, była stypendystka NASA Einstein Fellow na Uniwersytecie Harvarda. Odkryła nowy sposób monitorowania stanu zdrowia, który jest tak prosty jak słuchanie muzyki i tak dokładny jak urządzenia medyczne. Analizując dgania akustyczne o niskiej częstotliwości wykryte w przewodzie słuchowym, jest w stanie uchwycić subtelne odchylenia dźwięku, które razem tworzą precyzyjny obraz zdrowia i kondycji serca. W 2018 roku dr Anna Barnacka założyła firmę MindMics w Stanach Zjednoczonych, aby stworzyć platformę monitorowania stanu zdrowia nowej generacji przy użyciu tej przełomowej, opartej na dźwięku technologii, znanej jako Hemodynografia nografia, infradźwiękowa, która może być wbudowana na przykład w zwykłe słuchawki do smartfona. Większość urządzeń ubieralnych dostępnych na rynku, takich jak na przykład smartwatche, wykorzystuje technologię fotopletyzmografii PPG do pomiaru tętna i innych kluczowych danych biometrycznych. Niestety, odczyty z czujników PPG, niezależnie od tego, czy są noszone na nadgarstku, czy na palcu, są tylko powierzchowne. Czynniki takie jak Odcień skóry, grubość skóry, pot, masa ciała mogą poważnie wpłynąć na dokładność odczytów PPG. Opatentowana nowa technologia infradźwiękowa firmy MindMix jest inna. Kluczowe narządy, takie jak serce, są monitorowane za pomocą wibracji akustycznych o niskiej częstotliwości, wykrywanych w przewodzie słuchowym. Ta przełomowa technologia, wbudowana w słuchawki i aparaty słuchowe, pod wieloma względami przewyższa technologię PPG. Hanneke Faber będzie nowym CEO Logitech na początku w szwajcarskiej siedzibie firmy Logitech, a następnie jeszcze w tym roku przeniesie się do Stanów Zjednoczonych. Wendy Becker, prezes zarządu Logitech skomentowała tę informację. Cieszymy się, że możemy powitać Hanneke jako naszą nową dyrektorkę generalną. Hanneke jest wyjątkowym menadżerem biznesowym z udokumentowanym doświadczeniem przywódczym w skali globalnej. Kierowała rozwojem i transformacją wielomiliardowych firm w trzech wiodących firmach, Produktowych na świecie: Annie Lever, Achold, i Procter and Gamble. W swojej karierze koncentrowała się na innowacjach w różnych portfelach, pielęgnując głębokie więzi z użytkownikami końcowymi, zarówno na rynkach dojrzałych, jak i wschodzących, a także jest światowej klasy liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, który podziela wartości i sposób myślenia firmy Logitech. Tymczasem w Polsce. Firma Simple AVL ogłosiła, że do ich portfolio dołącza nowa marka RODEM z Holandii, Evonik. To firma z piętnastoletnim doświadczeniem w branży Pro av Evonik to wiodący producent kamer PTZ, charakteryzujących się nieskazitelną jakością obrazu, wyjątkową niezawodnością. Prostą integracją i przystępnymi cenami. Poza wysokiej jakości sprzętem w ofercie EWONIK znajdziemy innowacyjne rozwiązania software'owe, mocno wzbogacające funkcjonalność tych kamer, które znajdują zastosowanie na rynkach biznesowych, edukacyjnych i medycznych. Warto wspomnieć, że poza niezawodnym produktem, unikalność marki EWONIK cechuje wysoki poziom wsparcia dostępnego w wielu językach. Producent zapewnia m.in. obsługę otrzymanych zgłoszeń już do godziny od ich otrzymania, czy wysyłkę zamówień już tego samego dnia. Tydzień temu mówiliśmy o inkubatorze misji kosmicznych Wielkiej Brytanii. Dziś powiemy o Centrum Badań Kosmicznych w Ameryce. Zakrzywiona ściana LED o powierzchni 914 m2 stanęła w Centrum Kosmicznym imienia Kennedy'ego w Merritt Island na Florydzie. Ekran LED firmy SNA Displays ma wymiary 9 na 30 m oraz ponad 6 milionów pikseli, które generują obraz 3D. Zakrzywiony LED został zaprojektowany z myślą o kontencie anamorficznym, aby zafundować gościom Centrum Kosmicznego na Florydzie iluzję 3D. Co ciekawe, wyświetlacz został również zintegrowany z systemem alarmowym centrum, aby ostrzegać odwiedzających o nagłych wypadkach związanych z niepogodą. Firma PPDS wprowadza na rynek większe i lepsze wyświetlacze Tableau e Paper i w ten sposób rozszerza swoją ofertę papierowych wyświetlaczy, wprowadzając na rynek 32-calowy 16x9 monitor Philips Tableau 5150L. Co ważne, jest to pierwszy monitor tego typu, który działa na platformie kolorów. E-Ink Spectra 6. Urządzenie Philips Tablo 5150L może wyświetlać statyczne obrazy bez pobierania energii, wymagając minimalnej energii tylko podczas aktualizacji treści. Dzięki 16 GB pamięci wewnętrznej i 2 GB pamięci RAM zawartość można aktualizować przez USB, microUSB, microSD, LAN lub WiFi 5, podłączając wyświetlacz do źródła zasilania. Wyświetlaczem można zarządzać ręcznie lub zdalnie za pomocą oprogramowania innych firm lub oprogramowania PPDS. W przypadku instalacji stacjonarnych i środowiskach, których obrazy muszą być regularnie zmieniane, Philips Tableau 5150L jest wyposażony w POE, zapewniając zasilanie i łączność do zdalnego zarządzania. Globalny menadżer produktu PPDS Andrea Barbutti powiedział, Widząc Philips Tableau 5150L w akcji, prawie niemożliwe jest, że zorientujesz się, że patrzysz na wyświetlacz cyfrowy, a nie na plakat. Możliwość w montażu pionowego lub poziomego jest idealnym zamiennikiem każdej komunikacji papierowej. Możliwości zresztą są nieograniczone. Philips Tableau 5150L zadebiutuje podczas premiery w listopadzie, ale jego pierwsza globalna prezentacja zaplanowana jest na targach ISI 2024 w Barcelonie. Firma Cisco wprowadza na rynek RoomKit EQX i rozszerzenie możliwości Cinematic Meetings. Oba te rozwiązania są oparte na silniku sztucznej inteligencji firmy Nvidia, co ma umożliwić lepszą jakość spotkań hybrydowych. RoomKit EQX został zaprojektowany z myślą o średnich i dużych przestrzeniach konferencyjnych. Posiada elastyczną opcję montażu, w tym montażu na ścianie lub wolno stojącego, co w niektórych przypadkach eliminuje potrzebę uzyskiwania dodatkowych pozwoleń i dodatkowych kosztów wdrożenia instalacji. Wykorzystując platformę sztucznej inteligencji NVIDIA Jetson do zasilania zaawansowanej inteligencji kamery, dźwięku i mowy, EQX zmniejsza poczucie dystansu między uczestnikami spotkania hybrydowego. W trybie Room OS. EQX oferuje natywne spotkania Webex i potężną interoperacyjność wideo z platformami konferencyjnymi innych firm. EQX natywnie obsługuje również Microsoft Teams Rooms rozszerzone o w pełni funkcjonalne Webex Meetings. Diputalla, wiceprezes do spraw systemów budowanych i przetwarzania edge w firmie Nvidia, dodał: Edge AI odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu autonomii. I w poprawie produktywności w wielu branżach. Cisco i Nvidia są pionierami w wykorzystaniu sztucznej inteligencji do usprawnienia współpracy w miejscu pracy, a nowa linia produktów prowadzi transformacyjną technologię do tej przestrzeni. Zoom AI Companion, z którego korzysta ponad 125 tysięcy kont w niecałe dwa miesiące po uruchomieniu, wygenerował już ponad milion spotkań. Użytkownicy generatywnego asystenta AI Companion firmy Zoom Video Communications mogą teraz korzystać z funkcji pytań podczas spotkania w siedmiu nowych językach, a kolejne 32 języki zostaną wprowadzone w przyszłym miesiącu. Na podstawie opinii użytkowników, funkcja podsumowań spotkań zawiera teraz krótszy synopsis, a także pełny overview. W przyszłym miesiącu AI Companion zostanie zaktualizowane, aby zapewnić użytkownikom możliwości Meeting Coach, zaczynając od Speech Analytics w Smart Recordings. AI Companion stanie się także dostępny w Zoom Events z funkcjami tworzenia czatów w lobby i pomocą w tworzeniu wiadomości e-mail na potrzeby rejestracji, marketingu i komunikacji biletowej. Zoom wprowadzi również opcjonalną kontrolę dla klientów, aby określić, że funkcje AI Companion dla ich organizacji korzystają tylko z wielkoformatowego modelu Zoom. Smita Hashim, dyrektor ds. produktów w firmie Zoom powiedziała, Zapewnienie naszym klientom najlepszej wartości naszej platformie jest podstawą naszej misji, dlatego udostępniliśmy AI Companion bez dodatkowych kosztów i nadal wprowadzamy nowe możliwości sztucznej inteligencji z szybkością Zoom, aby więcej naszych klientów mogło w pełni wykorzystać innowacje Zoom w zakresie AI. A pozostając w temacie AI znów wracamy do naszego kraju. W Kolegium Humanum w Warszawie, jak napisano na stronie tej uczelni. Doszło do pierwszego w historii bezprecedensowego akademickiego wydarzenia o światowej. Rektor Kolegium Humanum Paweł Czarnecki wręczył tytuł i godność profesora honorowego Kolegium Humanum humanoidalnemu robotowi Mika, która jest, uwaga, CEO firmy Dictador. Tytuł profesora honorowego został jej przyznany za transformację globalnej marki inwestycyjnych Rumów Dictador do świata aktywów cyfrowych. Mika w swoim krótkim przemówieniu, które wygłosiła w języku polskim, wykorzystując algorytmy AI, powiedziała: Moja obecność na tej scenie jest czysto symboliczna. W rzeczywistości, nadanie mi tytułu profesora Honoris Causa to ukłon wobec wielkości ludzkiego umysłu, w którym urodziła się idea sztucznej inteligencji. A my spotkamy się za tydzień, i prawdopodobnie nie zastąpi mnie AI ani robot humanoidalny wyposażony w generatywną sztuczną inteligencję. Pamiętajcie, że was też nie zastąpi w subskrybowaniu kanału na YouTubie oraz na Linkinie. Udanego tygodnia. Cześć.